Kilkadziesiąt osób skorzystało z bezpłatnych badań w ramach Dnia Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej zorganizowanego w minioną sobotę przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych. Opiekunowie zostali zaproszeni m.in. na panel reumatyczny podstawowy pozwalający wykryć reumatoidalne zapalenie stawów czy dnę moczanową, która atakuje stawy oraz nerki. Skorzystali również z bezpłatnych badań pomocnych w zdiagnozowaniu alergii, nowotworów płuc, żołądka, jelit wątroby, trzustki czy nowotworów kobiecych, a także wirusowego zapalenia wątroby. Specjaliści PCUZ proponowali ponadto USG jamy brzusznej, badania laboratoryjne, kardiologiczne i spirometrię. Celem badań, które wykonywane były w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, jest przede wszystkim wczesne wykrycie chorób związanych ze stylem życia. Inicjatorem akcji jest Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Radosne Serca, działające w Polkowicach od ponad 20 lat. Opiekunowie niepełnosprawnych nierzadko rezygnują z pracy zawodowej na rzecz opieki nad chorym dzieckiem, małżonkiem czy innym członkiem rodziny. W wielu przypadkach taka opieka sprawowana jest całodobowo, nawet przez kilka lat bez przerwy. Świadczenia medyczne w ramach akcji organizowanej w przychodni rokrocznie wykonywane są bez skierowania. Dla opiekunów osób niepełnosprawnych to duże ułatwienie, bo udział w badaniach nie wymaga wcześniejszych wizyt u lekarza rodzinnego czy konkretnego specjalisty. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Polkowice.